Po dwóch dniach wnikliwych przesłuchań komisja śledcza ustaliła, że poseł ma miękkie futro i świetnie czuje się w warszawskim zoo. Znaczy się, generalnie my jako kibice uważamy, że to będzie dobra maskotka dla naszej reprezentacji. WP.pl. Ciekawsza strona informacji. Do niecodziennej sytuacji doszło w ringu. Bokser uderzył przeciwnika poniżej pasa i złamał rękę. Amerykańscy naukowcy szybko znaleźli rozwiązanie tej zagadki. Podobno podejrzany miał list żelazny od prezydenta w kieszeni. WP.pl. Ciekawsza strona informacji. W tegorocznej kampanii brakowało kiełbasy wyborczej, uważają eksperci. Sanepid wycofał już z rynku 2 tony podejrzanej wieprzowiny. Niestety, proszę państwa, Polacy po raz kolejny będą musieli obejść się smakiem. WP.pl. Ciekawsza strona informacji.